Dzień dobry moi drodzy, zanim zacznę dzisiejszy odcinek, chciałabym Was bardzo przeprosić za ostatnie problemy z dźwiękiem. Wiem, że momentami było tak głośno, że osoby słuchające na słuchawkach mogły mieć problem. Przyznam szczerze, że słyszałam, że momentami jest głośniej, natomiast po prostu nie potrafiłam tego ściszyć. Takie są moje umiejętności, właśnie. Ale dzisiaj już wszystko powinno być w porządku, i dzisiaj już głos by, powinien być na tym samym poziomie, głośność powinna być na tym samym poziomie. Dlatego myślę, że. Możemy zaczynać. Mam na imię Justyna, witam Was w podcaście Wasze słowa, a dzisiaj opowiem Wam drugą część historii Edith Piaf. Ostatnio skończyłam w momencie, w którym Edith poznała w Klubie pięciu Marcela Serdana, swoją największą miłość, i była to druga połowa lat XX 20, 20 wieku. W naszej historii aktualnie znajdujemy się w roku 1947. Który był istotny, ponieważ to właśnie w tym roku Edith wyruszyła na swoje pierwsze występy do Stanów Zjednoczonych. Samym miastem była trochę przytłoczona, nie podobało jej się, a do tego wszystkiego pierwszy występ był prawdziwą klapą. Amerykanie oczekiwali rozrywki, Ameryko, Amerykanie oczekiwali czegoś, na czym będą się dobrze bawić i Kobieta śpiewająca dramatyczne utwory, machająca rękoma, ubrana na czarno, to nie było coś, co przykuło ich uwagę. Edith była tym załamana, wściekła, chciała się pakować, brać pierwszy statek do Paryża i wracać, natomiast jednak została przekonana. Po pierwsze, miała kontrakt, a po drugie, dostała taką propozycję, że ona zaśpiewa w kabarecie Wersal, a jej chłopcy, którzy jej towarzyszyli właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli zespół Le Compagnon de la Chanson, zostaną w Playhouse. Próbowano też zrobić taki podatny grunt nad to, na to, żeby Amerykanie zachwycili się pijawy, więc w gazetach zaczęły pojawiać się artykuły o tym, jak to młodą pijaw biedną na ulicy, odkryli amerykańscy żołnierze wyzwalający Paryż. Jeżeli słuchaliście pierwszej części, to wiecie, że nic takiego nie miało miejsca, ale na Amerykanów to podziałało, więc pojawili się w Wersalu bardzo, bardzo licznie. No i co więcej, oczywiście też zachwyci zachwycili się w końcu Edith. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że w końcu kliknęło. Na publi na, wśród publiczności była Marlena Dietrich, której mam nadzieję nikomu nie muszę przedstawiać. I ona później już przez lata całe stała się wielką, wielką przyjaciółką Piaf. Tutaj przy okazji jest, jest taka ciekawostka na temat krzyżyka, który podarowała Dietrich Piaf. To był krzyżyk z, ze szmaragdami, i są dwie wersje tego, ponieważ ponoć Edith nosiła ten krzyżyk cały czas jako taki amulet, ale niektórzy, znaczy w jednej z książek przeczytałam, że Edith. Y Ściągnęła ten łańcuszek po śmierci Marcela Serdana, uważając, że zielone kamienie przynoszą jej pecha. Ona w ogóle była bardzo, bardzo przesądna, miała jakieś swoje ulubione dni, miała dni, w które nic nie robiła, miała swoje ulubione kolory i kolory, które jej przynosiły nieszczęście, jakieś coś tam całowała, gdzieś się kładła, ogólnie miała dużo takich, dużo takich rytuałów. I w tej swojej przesądności uważała właśnie, że zielony przynosi pecha. I więc też dlatego po śmierci Serdana, ponoć ten krzyżyk od Dietrich ściągnęła. Jednak, później, już lata później, lata po śmierci Serdana, w innej książce przeczytałam, że ona podczas jednego z wypadków samochodowych znaleziono ją leżącą na ziemi i ściskającą właśnie mocno w dłoniach ten krzyżyk od Dietrich. Więc, czy ona go ściągnęła w końcu, czy nie, trudno powiedzieć. Ale wróćmy do Nowego Jorku. W Nowym Jorku, Pari, Paris, <grym> w Nowym Jorku Edith zamieszkała ze swoją przyjaciółką Irene, Zamieszkały przy Park Avenue. Tam zaprosza, zapraszała swoich muzyków, tam sobie. Się spotykali, ale w pewnym momencie, niestety, la compagnie de la chanson musieli wyjechać z powrotem do Paryża. A jak wiemy z pierwszej części historii, do której serdecznie odsyłam, jeżeli nie, nie słuchaliście jej, Edith miała romans z Jean-Claude'em, z jednym z nich, i tak naprawdę ten jego wyjazd był ostatnim. Co ja mówię ostatnim, był po prostu zakończeniem ich związku. On, co prawda, ponoć jeszcze dzwonił do Piaw, ale jakby to krótko powiedzieć, Serdan go zbił, zbył. Nie zbił, tego akurat nie zbił. Piaw czuła się samotna, mimo że miała Iren, ponieważ kiedy chłopcy wyjechali, to nie było żadnych mężczyzn, a ona potrzebowała mężczyzn do tego, żeby nie czuć się samotną, ale nie trwało to długo, ponieważ któregoś razu została zaproszona ona i, ona i Iren 30 mil od Nowego Jorku, tam jacyś jej francuscy miłośnicy zaprosili ją na lunch. Okazało się, kiedy tam już przyjechała, że na tym lunchu jest też Marcel Serdan. On też był bardzo zaskoczony tym, że jest tam Edith. Porozmawiali ze sobą i ostatecznie zaprosił ją na kolację następnego dnia. Spotkali się następnego dnia, a na przywitanie Serdan wziął ją w ramiona, co sprawiło, że Edith. Pomyślała sobie wtedy po raz pierwszy, że to jest właśnie ten. Ale nie obyło się bez wpadek, ponieważ Marcel zabrał ją do jakiejś obskurnej restauracji, w której jadło się na stojąco, jadło się w ogóle niezbyt dobre rzeczy. Myślę, że możemy porównać to do jakiegoś fast foodu. I Piaf nie była zbyt zadowolona, zapytała o co tu w ogóle chodzi, a Serdan przyznał, że jest po prostu troszeczkę nieopierzony, jeżeli chodzi o to. Dla niego jedzenie polega na tym, że idziesz, szybko jesz i wracasz. Nie pomyślał o tym, żeby zabrać ją do jakiegoś ekskluzywnego miejsca, ale zaraz się zreflektował. Zmienili restaurację, tam weszło wino, tam już się im język rozwiązał. Tam było fantastycznie, na tyle fantastycznie, że kolacja skończyła się w mieszkaniu Edith. A co było dalej, to już zostawiam waszej wyobraźni. Edith i Marcel stracili dla siebie głowę, a problem był taki, że Marcel miał żonę i dzieci. Z racji tego też, że ten cały romans odciągał go od treningów, niezbyt zadowolony był trener Marcela, Marcela, ale Marcel powiedział mu, że on bardzo kocha Edith, że to jest bardzo poważna sprawa i że. Musi się z tym pogodzić. Natomiast uważał też, twierdził, że bardzo kocha swoją żonę i nic nie zrobi z tym małżeństwem i absolutnie nie ma zamiaru go kończyć. Mimo, że Romans trwał w najlepsze, Marcel w końcu musiał wylecieć ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw poleciał do Francji, później do Casablanki, gdzie spędzał z żoną Sylwestra. Dodatkowo urodził się jego nowy potomek, kiedy on był w Stanach Zjednoczonych, więc chciał go także poznać. I nie było go w Stanach, a w tym czasie Pia w Nowym Jorku święciła już triumfy. Kiedyś po jednym z jej recitali do garderoby przyszedł John Garfield i... Bardzo, bardzo się zaprzyjaźnili. Na tyle się zaprzyjaźnili, że jej przyjaciółka powiedziała, że bytność Garfielda w domu to już nie jest zwykła przyjaźń i najprawdopodobniej łączy ich coś znacznie poważniejszego. Natomiast w którymś momencie Garfield wyjechał z Nowego Jorku. Pija wszalała z tęsknoty, zaprowadzała swoją przyjaciółkę do kina i 30 razy oglądały film z Garfieldem, żeby ta tęsknota była nieco mniejsza. Ale Garfield, przypadkowo też miał żonę, i kiedy wrócił z, do Nowego Jorku, zaprosił Edita, nie wiem na co, ale w każdym razie do siebie, do domu, i tam. Poznał ją ze swoją, ze swoją żoną i zrobił to na tyle ostentacyjnie, że to był jawny koniec ich romansu i takie oddzielenie tego grubą kreską, i na tym się skończył romans z Garfieldem. Natomiast nie płakała zbyt długo, bo już w 1948 roku, a mamy początek, wrócił Marcel. Marcel przyjechał do Ameryki, znowu zaczęli się spotykać, tylko już nie było tak kolorowo, bo dziennikarze zaczęli zauważać tę zażyłość między PIAF i Marcelem, więc zaczęli drążyć, ale jakoś wtedy jeszcze Marcelowi udało się. Ich uciszyć i nic nie wypłynęło do prasy. Spokojnie wrócili razem do Paryża. Na, pa na lotnisku chcieli wyjść innymi, innymi wyjściami, żeby. Nie rodzić plotek, ale zdarzyło się tak, że po prostu ciekawi tego, co się dzieje, dziennikarze oblegli Edith z każdej strony, ona czuła się wręcz osaczona, zaczęli jej zadawać niewygodne pytania, więc w końcu ona zaczęła wołać pomocy. Marcel to usłyszał, przybiegł tam, rozpędził towarzystwo sierpowymi, no i skończyło się jak się skończyło, ale tak czy inaczej to jeszcze nie jest ten moment, w którym informacje o romansie wyciekły do prasy. Jeszcze na to chwilę poczekamy. W tym momencie ich życie było dość sięlankowe. Marcel zamieszkał w domu Edith, mieszkali razem, ona wtedy mniej pracowała, więc miała Miała czas na słynne robienie swetrów, ona bardzo lubiła dziergać dla swoich kochanków. No i tak sobie żyli, żyli sobie bardzo spokojnie. I tutaj zrobimy przerwę na. Opowieść o piosence Hymn do Miłości. Bo jedna z wersji mówi, że kiedy właśnie Edith wróciła wtedy do Paryża, zaprosiła do siebie Marguerite Mono, czyli jej kompozytorkę, opowiedziała o tym, jak było w Paryżu, co się działo i tradycyjnie witam Was w przyszłości, czyli z montowania. Oczywiście nie chodziło mi o to, że Edith opowiadała Marguerite Mono, jak było w Paryżu, opowiadała jej o tym, jak było w Nowym Jorku. I pokazała jej e, piosenkę, którą napisała podczas tego pobytu. Była to piosenka, którą napisała pod wpływem miłości do Marcela, czyli Hymn do Miłości, i od razu poprosiła. Marguerite o to, żeby napisała jej do tego muzykę. Tam właśnie w tej książce, w której czytałam tę wersję wydarzeń, była wypowiedź właśnie Marguerite, która sugerowała, że to właśnie działo się w momencie największego rozkwitu tego związku, i że to właśnie wtedy ta muzyka, ta muzyka i ta piosenka powstała. Natomiast inna wersja tej yy, historii powstania tej piosenki mówi, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, kiedy ten tekst powstał, natomiast muzyka powstała dopiero w, w grudniu 1949 roku, czyli w kilka miesięcy po śmierci Marcela, a Pia w Pierwszy raz zaśpiewała ją dopiero w styczniu następnego roku. To mi się znowu nie zgadza z tym, że bardzo dużo przekazów mówi o tym, że Edith wykonała hymn Miłości, hymn do Miłości, zależnie od tłumaczenia, w dzień, kiedy dowiedziała się o śmierci Marcela, ponieważ ona wtedy wystąpiła, o czym opowiem później. Z kolei Michał Bajor podczas recitalu przed właśnie śpiewaniem hymnu opowiada jeszcze inną historię tej piosenki. Tutaj Wam nie będę spoilerować, idźcie na recital i wtedy, wtedy zobaczycie, jaka jest jeszcze jedna wersja. I myślę, że tych wersji jest w ogóle więcej. I jaka wersja jest prawdziwa, trudno powiedzieć. Ja się troszeczkę skłaniam do tej pierwszej, ponieważ opowiadała ją Marguerite Mano. Wiadomo, jak to jest, każdy to i tak pamięta inaczej, pamięć jest bardzo zawodna, ale nie ma jednej wersji powstania tej piosenki. Jedyne, co jest pewne, to fakt, że piosenka powstała specjalnie dla Marcela Sardana Wróćmy jednak do życia Pijaw. Wrócili sobie do tego właśnie Paryża. Nadszedł maj, a w maju 1948 roku pierwszy raz w prasie ukazał się artykuł mówiący o tym, że Pijaw i Serdana łączy coś więcej. A skoro ukazało się to w prasie, i do, dodatkowo jeszcze ten cały artykuł sugerował, że Pijaw przynosi Marcelowi pecha, ponieważ on wtedy zaczął przygrywać. Skoro to było już w prasie, dotarło to też do Casablanki i dowiedziała się o tym Marinette, czyli żona, żona Marcela Serdana. On jej tam przysięgał, że naprawdę między nim a Piaf Jaw jest tylko przyjaźń, że on, co prawda jest bardzo blisko z nią, ale że to jest przyjaźń i, i nic więcej, że bardzo kocha swoją żonę i że absolutnie nie chce jej zostawiać. I ponoć ona mu uwierzyła, chociaż jak tak. Nie, ja tu nie chcę oceniać, ja jestem od przedstawienia historii, a nie od własnych opinii, ale. Jeżeli patrzeć na dalszą y, drogę kontaktów Edith i Marcela, myślę, że Marguerite musia przepraszam, Mar y, Marinette musiałaby być bardzo głucha i ślepa na to, co się dzieje, żeby nie zauważyć, że oni ten romans dalej mają. W każdym razie wtedy przyjęte zostało, że ona uwierzyła Marcelowi zostali razem. Czuła się co prawda upokorzona, ale wybaczyła mu to. I tu już się właśnie zaczyna takie jeżdżenie, pijaw za Marcelem. Bo nie, ponieważ w lipcu walczył on w Brukseli, ona tam z nim pojechała, natomiast ukrywała się i z racji tego, że powiedzieli jej znaczy napisali w gazecie, że ona przynosi mu pecha, nie wyszła z pokoju podczas walki i rzeczywiście on tą walkę wtedy wygrał i tak to sobie trwało, było też tak, że w Stanach gdzieś on trenował ona wynajmowała jakieś mieszkanie w którym cały dzień siedziała i nie ubywała z niego nosa i czekała na noc, kiedy Marcel do niej przychodził, gdzieś jeździła w bagażniku w ogóle robili straszne wygibasy, żeby się spotykać i widać było, że bardzo zależy że im na tym, żeby być razem, ale jednocześnie, żeby nic, nikt się o tym nie dowiedział. I wiecie, co tak sobie tutaj przypominam: w pierwszej części mówiłam wam, że Marcel, od, mm, przepraszam, Edith, odpychała od siebie mężczyzn, którzy mieli żony, bo nie lubiła się dzielić. Natomiast później, jak widać, przystało już jej chyba to specjalnie przeszkadzać. Być może po prostu miłość do Marcela była silniejsza niż jego związki rodzinne. W... W końcu udało się i Marcel został mistrzem świata. Jak możecie się domyślać po tym, co wcześniej mówiłam, Edith nie było tam na miejscu, była w pokoju, czekała na niego i tutaj znowu ciekawostka, mówiłam Wam, że święta Teresa, kiedy Edith czuła obecność świętej Teresy w swoim życiu, to czuła też taki mocny zapach róż i ponoć właśnie kiedy Marcel walczył, ona w pokoju czuła bardzo intensywny zapach róż, potwierdzają też jej znajomi to, że było to bardzo intensywne, tak jakby ktoś rozbił różane perfumy. I ona już wtedy wiedziała, że Marcel, że będzie dobrze, że Marcel zostanie tym mistrzem świata. On w październiku znowu wyjechał do Casablanki, ale bardzo szybko wrócił już po połowie listopada. Wszystko między nimi było fantastycznie. Marcel, jedynym problemem dla niego było to, że wtedy Edith była tam z Timą, czyli mamą, o której wspominałam, wieloletnią swoją przyjaciółką. On tej mamą nie lubił, po prostu za nią nie przepadał, bardzo ona przeszkadzała. I to był taki jego główny problem w tych kontaktach, właśnie z Edith. Natomiast w grudniu, oni razem wrócili do Paryża, gdzie znowu ich przyłapano, ale to wtedy właśnie Edith się zaczęła, y, się zajęła zaprzeczaniem. Później były święta. Święta Marse spędzał w Casablance z rodziną i co zrobiła Edith? Edith załatwiła sobie tam występy. I właśnie dzięki temu mogli być razem. Nie wiem, jak oni to robili, ale podziwiam. A ja znowu dygresję, przepraszam Was, tak sobie wtrącam. Później pojechali w marcu już następnego roku. Pojechali razem do Anglii, bo tam walczył Marcel. On w kwietniu wrócił do Casablanki, bo tam miał walkę, i wtedy Edith zrobiła coś niesamowitego. Chciałabym powiedzieć absurdalnego, ale nie, nie mnie oceniać. W każdym razie chciała mieć ten kontakt, kontakt z Marcelem, więc chciała, żeby sobie wysyłali listy, ale nie mogła wysłać przecież listu do domu, gdzie mieszka też jego żona i dzieci. W związku z tym wymyśliła sobie, że będzie wysyłała swoje przyjaciółki, przyjaciółki samolotem do Casablanki i Simon i jeszcze jedna z przyjaciółek latały, dawały listy Marcelowi. Marcel dawał im listy do Elit, a one wracały. Niestety nie był to zbyt dobry pomysł, bo wtedy mamą zaczęła pokazywać swoją prawdziwą twarz. Sprzedała kilka listów w prasie. Dodatkowo opowiedziała o romansie, o romansie Marcela i Edith z takimi szczegółami, które w ogóle nie miały miejsca. Bardzo sobie to ukolorowała. Ukolorowała, tak się mówi w ogóle. E, oprócz tego jeszcze powiedziała jakieś takie głupoty, że Marcel ją gdzieś przywiązywał, że ją bił, że działy się tam cuda na kiju. Oczywiście nie było to prawdą, i Edith zdenerwowała się na tyle, że. Oskarżyła ją zniesławienie. Sprawa poszła do sądu, i w sądzie już Simon wszystko odwołała i powiedziała, że zrobiła to wszystko, dlatego że była po prostu zazdrosna. O Marcela. A oni spokojnie w czerwcu wrócili do Paryża i znowu miała między nimi miejsce wspaniała, miłosna sielanka. W sierpniu Edith miała wracać do Stanów i wróciła. Marcel miał przylecieć na walkę troszeczkę później. Walka miała być we wrześniu. On przyleciał, znowu była sielanka, ale okazało się jednak, że ta walka jest odwołana. I dlatego też w październiku Marcel musiał wrócić do Paryża, a później do Casablanki. Natomiast już kiedy był w Casablance, okazało się, że jego walka już ma nowy termin. Ustalono, że będzie to 2 grudnia, więc on już 23 października wrócił do Paryża. I. Miał płynąć statkiem do Stanów, natomiast Edith ponoć chciała go widzieć wcześniej. Jedna z wersji tej sytuacji mówi, że Edith po prostu do niego zadzwoniła i powiedziała, że ona by już chciała go bardzo zobaczyć, a statek to będzie troszeczkę trwało, więc on powiedział jej, że dobrze, że jutro biorę samolot i, i lecę do Stanów. Y nie ma to jednak potwierdzenia. Wszystkie źródła, które o tym mówią, dodają, że tak było prawdopodobnie. Nikt tego nie potwierdził, natomiast jest rzeczywiście taka wersja tej historii, że Edith później do końca życia właściwie miała wyrzuty sumienia, że to przez niego, przez nią, przez to, że ona namówiła go, żeby był wcześniej, bo tęskniła, że dlatego stało się to, co się stało. A co się stało? 27 października Marcel Serdam pojawił się na lotnisku, wyruszył w podróż do Stanów Zjednoczonych, jednak do tych stanów nie doleciał. Samolot w nocy 28 października. Dziernika, za pięć czwarte rozbił się pod Szczytem Góry. Marcel ginie, jej przyjaciele się o tym dowiadują i nie mają pojęcia, jak powiedzieć o tym Piaf. Przecież to dla niej byłby, był na pewno, największy cios. Nikt nie miał odwagi, żeby powiedzieć Piaf, co się stało. Ona zaczęła w końcu pytać, zapytała, gdzie jest Marcel, czy robi sobie jakieś żarty, bo ona oczywiście cały ranek na niego czekała, nie mogła się, nie, nie mogła się doczekać, się, kiedy się spotkają. W końcu Lulu Barrier, czyli jej agent, powiedział jej, że miała miejsce katastrofa i że Marcel zginął. Ona dostała potwornego ataku szału, zaczęła walić głową w ściany, dawano jej jakieś zastrzyki, ale to w ogóle nie działało. No i oczywiście zdecydowano, że jej występ wieczorny zostanie po prostu przełożony. Ona jednak się na to nie zgodziła. Powiedziała, że będzie śpiewała, że chce to zrobić i żeby absolutnie nie odwoływać tego występu. I tutaj też jest kilka wersji tego jak wyglądał ten recital. Po pierwsze powiedziałam wam wcześniej, że prawdopodobnie śpiewała na nim hymn o miłości i jedna wersja mówi o tym, że zaśpiewała sześć piosenek. Szóstą piosenką był właśnie hymn do miłości i w momencie kiedy go śpiewała zemdlała. Jedna wersja mówi o tym, że zemdlała i tak się skończył recital. Druga wersja mówi, że zemdlała, ale wstała i dośpiewała piosenkę do końca. Porównywane jest to nawet do walki bokserskiej. Jest jeszcze inna wersja mówiąca, że Pia miała zaśpiewać osiem piosenek, a zaśpiewała tylko cztery, bo więcej już nie dała rady. W każdym razie. Praktycznie w każdej wersji, którą czytałam, jest napisane, że śpiewała podczas tego recitalu Hymn Dla Miłości, więc wydaje mi się, że wersja z tym, że muzyka została napisana dopiero w. W grudniu tego roku, 1949, jest dość nieprawdopodobna. Ten, kont, ten recital PIAF był bardzo wzruszający, nie tylko dla niej. Ona na początku cały ten recital e, zadedykowała Marcelowi, powiedziała, że śpiewa tylko dla niego. Był bardzo emocjonalny i dla niej, i też dla całej publiczności. Jak jednak wyglądał, tak do końca niestety powiedzieć nie możemy. Nadszedł to rok 1950, a to jest rok, w którym w życiu Edith Piaf pojawia się. Charles Aznavour. Aznavour mówi, że początkowo bardzo się zakochał w Piaf, że przez tydzień był szaleńczo zakochany w Edith. Edith ponoć w Aznavurze nigdy się nie kochała, natomiast kochała to, co tworzył. Zresztą on stał się jej takim kompanem już na zawsze. Stał się takim chłopcem od wszystkiego, ona miała takich swoich chłopców od wszystkiego i właśnie wtedy był nim Piaf. Tu znowu ja z przyszłości nie mam pojęcia, jakim cudem tam się pojawiła Piaf. Chodziło oczywiście o Charlesa Aznavoura. To oni spędzali z nią cały czas, ci chłopki. I byli na każde jej żądanie. Cały czas z nią był i mieszkał i tak dalej, gdzieś cały czas się kręcił. Też Piaf. Piaf też bardzo nalegała na to, żeby aznavur zoperował swój nos. Uważała, że on jest za duży i że jeżeli aznavur chce zrobić karierę, to ten nos ma być mniejszy. Zresztą ona sama zainicjowała tą całą operację. Ale może już się nie będę rozgadywać, bo to nie jest odcinek o aznavurze. Na początku 1950 roku Edith poznała Ediego Konstantina. To był młody Amerykanin. On jej przyniósł jedno. Przyniósł jej amerykańską wersję hymnu do miłości do pokazania, wtedy się zaprzyjaźnili. I tak jakoś się stało, że od przyjaźni w 1951 roku byli już kochankami. I to był jej kolejny romans, pierwszy romans po Marcelu. Serdanie. Następny był André Pus. Na przełomie lipca i sierpnia 1951 roku mieli oni dwa wypadki samochodowe. W pierwszym nic jej się nie stało, a w drugim złamała żebra i lewą rękę. Natomiast chciała, chciała występować, więc, więc tak naprawdę musiała sobie jakoś radzić z tą złamaną ręką. Zaczęła brać zastrzyki z morfiny, które ją uzależniły. Ponoć uzależniły ją do tego stopnia, że robiła sobie nawet zastrzyki gdzieś w trakcie recitali przez sukienkę, zupełnie jakoś nie zważając na jakiekolwiek względy higieniczne i bezpieczeństwa. A Morfina dostarczała jej ponoć między innymi mamą, która zrobiła na niej super kasę, yy, sprzedając jej... Yy tę morfinę. Natomiast przy, y, sekretarka, sekretarka Pijaw y, Daniel mówiła w jednym z, z dokumentów, że Pijaw nie robiła czegoś takiego, że co prawda była uzależniona od, od morfiny i to jest fakt, natomiast nigdy nie było aż tak źle, żeby robiła sobie zastrzyki przez sukienkę, że, że tak się działo w przypadku jej matki, matki Pijaw, ale nigdy nie działo się tak w przypadku Pijaw. Y, wiadomo, jak to, to też Trudno, nie wiadomo, jak to traktować, ponieważ jednak mimo wszystko to była sekretarka Piaf, jedna z najbliższych jej osób, i to oczywiste, że ona nie chce, żeby Piaf miała jakkolwiek swą opinię. Po tych wypadkach skończył się jej romans z Andrę Pusem. Co ciekawe, tutaj właśnie muszę wam powiedzieć, bo kiedy oni ze sobą zrywali, to Andre rozbił jej słynny stolik, ponieważ kiedy odszedł Marcel, Edith łapała się wszystkiego, żeby, żeby trochę sobie pomóc, i jednym ze sposobów było nawiązywanie jakichś spirytystycznych kontaktów z Marcelem, a miało temu służyć stolik, tam miały być te seanse, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Przyjaciele zaczęli ją wykorzystywać przez ten stolik, ponieważ nagle Marcel mówił, że a, temu i temu przyjacielowi musisz pożyczyć tyle i tyle pieniędzy. Ona była zrozpaczona, więc ona w to wszystko wierzyła, chciała mieć po prostu kontakt ze swoim ukochanym, a korzystali na tym przyjaciele. No, na szczęście Andrzej skończył to rozbijając ten stolik. Tyle dobrego. Następny był Toto Geron, Gerardin. On z kolei zostawił dla pija w żonę, przeprowadził się do niej, ale zabrał ze swojego domu bardzo dużo kosztowności. Żona więc się zdenerwowała, wynajęła detektywa. Skończyło się tak, że oskarżono pija w opaserkę. Oczywiście potem ją z tych zarzutów zwolniono, ale tak czy inaczej niezbyt ciekawa sytuacja. Zaraz po Gerardinie, z partnerem czy kochankiem Edith został Jacques Pills. Oni się znali wcześniej, prawdopodobnie znali się od 1939 roku, ale on miał żonę, jakoś tak wyszło, że nic między nimi nie wyszło. Natomiast w 1952 roku on przyniósł Edith piosenkę i to sprawiło, że Edith zakochała się nie tylko w piosence, ale też w żaku Pilsie. A tak się zakochała, że w lipcu 1952 roku wzięli ślub. Z kolei znowu trafiła na mężczyznę, który był dla niej troszeczkę za delikatny. Ja Wam mówiłam, że Edith lubiła troszeczkę przemocy, trochę krzyku, dla niej to było takie, takie coś, co w związku bardzo ceniła. Nie nam oceniać. Pils był z kolei za łagodny, więc ona go spokojnie uszukiwała, kłamała, mówiła, że bierze morfinę. I kortyzon, ponieważ nie dlatego, że musi, że jest uzależniona, tylko dlatego, że tego potrzebuje, żeby być zdrowa. On też nie zauważał, jak dużo pije Edith, a Edith piła wtedy. Bardzo dużo. Na tyle, że w 1954 zdarzało jej się wchodzić na scenę pijana i nie ustać na nogach, dlatego to nie był zbyt dobry moment w jej życiu. I zaczynał się taki moment upadku, tego uzależnienia największego od narkotyków i alkoholu, co miało jej pomóc w walce z, z tym, co się stało ze stratą Serdana. Wiele osób mówi, że po śmierci Serdana jej życie po prostu zaczęło. Ona zaczęła dążyć do takiej samozagłady, i, i wszystko wskazywało na to, że śmierć. Serdana to początek końca Piaf. W każdym razie jesteśmy w roku 1954, kiedy Piaf piła na tyle dużo, że jej agent Lulu Barier zabrał ją na siłę do kliniki. Wtedy też zaczęli odchodzić od niej przyjaciele. Ona jednak wracała do formy. Tak jak mówiłam wcześniej, takim chłopcem od wszystkiego był Aznawur. Aznawur jednak z kolei chciał robić karierę i aspirował do tego, żeby być wielkim piosenkarzem, co mu się udało. I nie, nie mógł cały czas być chłopcem Piaf, dlatego jego miejsce zastąpił bardzo młodziutki Klot. Figi, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. On jej pomagał, on, jej był, on był przy niej, on też chciał zostać piosenkarzem, więc liczył na to, że przy pijaw mu się to uda. Pija wróciła do normy, miała dalej problem z narkotykami alkoholem, ale nie aż taki, żeby nie móc planować trasy. Planowała trasę po Stanach Zjednoczonych. W tym momencie jej mąż, jak robił coś, jakieś um, rzeczy w Londynie, tak naprawdę ich małżeństwo zaczęło się powoli rozchodzić. W tym czasie, w 1954 roku, Lulu Barier zaczął załatwiać PIAF występy w Olimpii, które było wtedy takim miejscem bardzo, bardzo popularnym w Paryżu, zresztą chyba dalej jest. Jednak właściciel Olimpii wiedział, że Piaf nie prowadzi się zbyt dobrze. Takie były informacje na jej temat, trudno było to ominąć, jak, jak jeszcze do niedawna wyglądały jej występy. Więc Bruno Cocatrix, Cocatrix, czyli właśnie właściciel Olimpii, nie za bardzo chciał, żeby Piaf u niego śpiewała, ale w końcu się zgodził i w 1955 roku Edith pojawiła się w Olimpii, co było ogromnym sukcesem. Stała się od razu wielką gwiazdą tego miejsca. Pod koniec 1956 roku znowu wyjechała do Stanów i tam udało jej się zaśpiewać w Carnegie Hall, czyli największej, najsłynniejszej sali Ameryki. A w rok później, w 1957 roku, ostatecznie zakończyła swoje małżeństwo z Jackiem Pilsem. W 1958 roku z kolei Lulu zatrudnił dla niej nowego piosenkarza towarzyszącego. I był to Felix Martel. Oczywiście najpierw sobie śpiewał z pijaw, a, a później wszystko skończyło się romansem. W tym też roku, w 1958, znowu miała sezon w Olimpii, który był wielkim sukcesem. Zagrała też w swoim ostatnim filmie fabularnym, ogólnie zagrała w czterech. Pojawił się też następny mężczyzna. Następnym mężczyzną był Grek, nazywał się George. Mustaki. Był 18 lat, młodszy od niej i był idealnym partnerem dla pijaw, ponieważ był bardzo wybuchowy. Ich, ich związek był bardzo wybuchowy, i mimo, że ponoć on ją bił, że strasznie się kłócili, ona chodziła jakaś posiniaczona, to była też bardzo szczęśliwa, ponieważ. Tego potrzebowała od mężczyzny i to dawało jej radość. George stał się też jej gitarzystą. Najpierw był z nią w Olimpii, później wzięła go na tournée po całej Francji. Jako jednak, że miała lecieć do Stanów, musiała troszeczkę odpocząć. Pracowała bardzo ciężko i była w dosyć kiepskim stanie, dlatego lekarz zalecił jej odpoczynek na wsi. Ona na tą wieś pojechała. Jeżeli ona tam pojechała, to pojechała też jej świta, pojechało mnóstwo jej znajomych. Był tam też między innymi Marcel Serdan Junior, czyli syn Marcela Serdana, ponieważ ona pośmiała śmierci w ogóle, jakby chciała pomóc tej rodzinie, zaprzyjaźniła się z byłą żoną Marcela, do tego też właśnie jej ulubieńcem był Marcel Junior i właśnie traktowała go trochę tak, jakby była jego matką chrzestną. I tam był też Marcel przez jakiś czas ze swoją dziewczyną, ale w którymś momencie musiał już wracać do Casablanki. Pia stwierdziła, że zawiezie go na lotnisko, że odprowadzi go tak jakby. Niestety, kiedy jechali na to lotnisko, Mieli kolejny wypadek samochodowy, to znaczy, Piaf miała kolejny wypadek samochodowy. Młodemu Serdanowi właściwie nic się nie stało, miał lekkie zadrapania. Dziewczynie i Żorżowi też się nic nie stało, ale, ale Edith wtedy była. Cała pokiereszowana miała, szczególnie na twarzy była bardzo, bardzo pokiereszowana. I to właśnie jest ten wypadek, w którym znaleziono ją leżącą i ściskającą ten krzyżyk od Marleny Littry w dłoni. W związku z tym, co się stało, jej występy w Stanach Zjednoczonych musiały być przesunięte o miesiąc. Jednak do tych Stanów wylatuje, ale 20 lutego 1959 roku już w Stanach mdleje na scenie. Za kulisami z kolei wymiotuje krwią, okazuje się, że ma pęknięty wrzut, lekarze walczą o jej życie, operują ją udaje się, kiedy budzi się jednak w szpitalu, nie ma przy niej mu takiego. Dla niej to było zakończeniem ich związku. Natomiast pojawia się w tym w jej życiu od razu młody Amerykanin Douglas Davis, który był malarzem, bardzo chciał mieć wystawę. I stał się tak jednocześnie też takim, takim grupi. Edith. Był o niej o 23 lata młodszy. W marcu 1959 roku Edith opuszcza szpital, ale niestety znowu mdleje. Odnawia się ta sama choroba i znowu, znowu trafia do szpitala, znowu walczą o jej życie, ale kiedy się budzi nie jest już sama, jest przy niej młody Douglas Davis. Mamą w tamtym momencie mówiła prasie, że Edith ma raka. Natomiast myślę, że po tym, co usłyszeliśmy już o mamą i o tym, co usłyszymy, nie wiem, czy do końca można jej wierzyć. Nie jest to w każdym razie potwierdzona informacja przez nikogo. W czerwcu 1959 roku Piaf wraca do Paryża, wraca z młodym Douglasem i znowu mają niestety wypadek samochodowy, ponieważ Douglas uważał, że francuskie auta są nie dla niego, ona kupiła mu jakiegoś Chevroleta. Jadąc tym Chevroletem wypadli z trasy. Jemu się oczywiście nic nie stało, Piaf miała połamane żebra. Skoro jednak miała mieć turnę po Francji, stwierdziła, że że bandaże i morfina pomogą i, i da radę. Tym razem udało jej się nie uzależnić od morfiny, więc, więc turne trwało w najlepsze. Jednak Daglas się nudził. Daglas liczył, że, że pozna jakiś ludzi, że będzie się rozwijał, i chodziło tutaj o kierunek jego malarstwa. Natomiast oprócz tego, że Poznał Picassa, tak naprawdę nic więcej się nie stało. On był takim chłopcem pijaw, jak wam już mówiłam wcześniej, dlatego pijaw oczekiwała od niego, że on będzie przy niej ciągle, a jego to nudziło. On chciałby robić coś innego. W końcu, więc pewnej nocy, gdy przyjechali do Bordeaux, on się spakował i uciekł. Pijaw, ponad gdzieś w mocy, w szlafroku, biegła za nim, ale on już był w pociągu i. Nie zdążyła i to był właśnie koniec tej relacji. Następnie Piaf wybrała się na turnę po Szwecji i niestety znowu zemdlała na scenie. Szybko przewieziono ją samolotem do amerykańskiego szpitala w Nui pod Paryżem. Tam okazało się, że niezbędna jest operacja trzustki. Dodatkowo jeszcze bardzo pokręcił ją reumatyzm. W maju 1960 roku czuła się już jednak na tyle dobrze, że zaczęła znowu pracować. Latem z kolei w jej życiu pojawił się Charles Dumont. Jej kompozycja. Który skomponował bardzo wiele jej piosenek, które stały się totalnymi przebojami. Stał się on dla niej najważniejszym kompozytorem, ważniejszym nawet niż Marguerite Mono. Piaw zaczęła wtedy trasę po prowincji, ale czuła się bardzo, bardzo źle. W jednym z miejsc, w których była, znowu upadła. Po siódmej piosence i nie była w stanie się podnieść. Ludzie wychodzili stamtąd ze łzami w oczach i w kompletnej ciszy, bo byli przekonani, że pijaw nie żyje. Zresztą w tamtym okresie, kiedy Pijaw pojawiała się na scenie, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dziennikarzy przyjeżdżało na te recitale, bo liczyli, że pijaw po prostu umrze na scenie i chcieli, chcieli to zobaczyć. Chociaż czuła się bardzo źle i była w bardzo kiepskim stanie, postanowiła, że zaśpiewa w tym roku w Olimpii, bo miała tam kontrakt. Na tych występach miała się pojawić Marlena Dietrich, ale wcześniej napisała jej telegram, że, że niestety się nie pojawi. Dla niej, zresztą dla ludzi już było jasne, że Marlena w tamtych czasach się po prostu od niej odsunęła, bo nie była w stanie udźwignąć tego, co się dzieje z pijaw. W innej książce przeczytałam po prostu, że. Dietrich odwróciła się od pijawy w biedzie. Tak czy inaczej, występ w Olimpii miał miejsce. Kiedy Dietrich się pojawiła, na scenie ludzie zrobili jej półgodzinną owację. A kiedy skończyła swój występ, wywoływano ją 22 razy. Ja sobie tego nawet nie potrafię wyobrazić. Staram sobie to przełożyć na polskie realia i naprawdę nie mogę. Wyobrażacie to sobie, ktoś wychodzi na scenę i dostaje półgodzinny owację na stojąco, a kiedy wychodzi, 22 razy zostaje wywołany. Niesamowita sprawa i świadczy o tym, jak ważna dla nich była PIAF i jak zachwycająca. 13 kwietnia 1961 roku zakończyła występy po Olimpii. Miała mieć kolejne tournée, ale no niestety znowu zemdlała, znowu trafiła do szpitala, tym razem... Operowano jej wzrosty jelitowe. W tym samym czasie zmarła też Marguerite Monot, co było dla niej ogromnym ciosem. Też nie mogła sobie też wybaczyć, że w ostatnich występach w Olimpii tak naprawdę totalnie śpiewała tylko kompozycję Charlotte Dumont i troszeczkę odsunęła Marguerite, repertuar Marguerite. W tym czasie cały czas był przy niej Claude Figi. Ona starała się, żeby wylansować Claude'a na piosenkarza, starała się coś z tym zrobić, to się niestety nie bardzo udawało. Później nawet Claude pono stwierdził, że on miał romans spijaw, co było podawane w wątpliwość, Ponieważ to było bardzo grubymi nićmi, szyte. Ale mówię tutaj o Klodzie, ponieważ bardzo istotny jest fakt, że Klod miał przyjaciela Teofanisa Lambokaza, kolejnego Greka w życiu Pijaf. I to będzie bardzo ważne i o tym wspomnę, ale chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że wtedy w 1962 roku. Charles Dumont chciał zabrać Piaw w góry na narty. Piaw na początku się nim zgadzała, ale ostatecznie powiedziała, że nie, że ona chce zostać w domu i kategorycznie zabroniła Dumont jechać na te narty. Powiedziała mu nawet, że jeżeli pojedzie, to już jest koniec. On był na tyle zdenerwowany, nie chciał po prostu być przy niej cały czas i latać na każde jej wezwanie, że pojechał na te narty. I się skończyło. Chociaż parę miesięcy później on sam wrócił do Pijaw, ale to była taka przerwa i, i Pijaw miała do niego żal. W 1962 roku, na początku roku, w lutym, znowu musiała znaleźć się w klinice. Miała tym razem zapalenie oskrzeli i wtedy do kliniki zaczął przychodzić właśnie wspomniany. Theofanis, czyli Teo. Przynosił jej małe podarunki, to bardzo tak pija w sklepie, bardzo jej się to podobało. Poza tym któregoś dnia Teo powiedział, że chciałby śpiewać i to było dla niej jak najlepsze lekarstwo, bo jak wiecie, ona bardzo lubiła robić gwiazdy ze swoich kochanków. Udało jej się to ponosić z 11 do tej pory, więc uważała, że tym bardziej uda się jej to z Teo. Tylko jednak Teofanis, Lambokas to. Jest za trudne, trzeba było wymyślić mu jakiś pseudonim artystyczny i tak mówimy o początku Teo Sarapo. Mówi się, że dzięki Teo Sarapo Piaw przedłużyła swoje życie o 18 miesięcy. Niestety życie dalej jej nie oszczędzało. W kwietniu 1962 roku przyjechał ją odwiedzić Douglas Davis. Ja mówiłam Wam wcześniej, że Piaf raczej przyjaźniła się ze swoimi byłymi kochankami i nie, miała, nie nosiła w sobie długo urazy. On więc do niej przyleciał, żeby po prostu przyleciał ją odwiedzić. Niestety, kiedy wracał, jego samolot się rozbił i Douglas Davis zginął. Nie chcieli jej o tym mówić, nie chcieli jej dobijać i tak była w niezbyt dobrym stanie, ale ona się dowiedziała. I tutaj ym, najpewniej dowiedziała się tego od życzliwej, jak zawsze dla niej, mamą, która powiedziała jej o śmierci Douglasa Davisa. Nie ma to jak przyjaciele. Przepraszam, wiem, że miałam nie dawać swoich opinii tutaj, ale aż się prosi. <laughs> Ją to na tyle załamało, że w ogóle absolutnie się załamała, zamknęła się w pokoju, nie chciała z niego wyjść. Wyszła dopiero w momencie, kiedy Theo jej na Biblię przysiągł, że już nigdy więcej nie wsiądzie do samolotu. Theo zakochał się w Edith. Edith była od niego dużo starsza i, i może by to nie było takie skandaliczne dla opinii publicznej, gdyby nie fakt, że Edith wyglądała. Bardzo staro. Kiedy się patrzy na jej zdjęcia z 1962 roku, miała wtedy 47 lat, można pomyśleć, że patrzymy na taką panią, która już dobiega 70. -tki. Jest powykręcona reumatyzmem, jest bardzo zmęczona. Widać, że leki przerzedzały jej włosy. Naprawdę wyglądała bardzo, bardzo niekorzystnie i totalnie nie na swój wiek. Ja tak sobie porównałam, oglądając jej zdjęcia z tych czasów, porównałam sobie jej wygląd do jakieś. Chciałam po prostu tak. Teoretycznie, popatrzcie sobie na przykład na Edytę Górniak, która ma 47 lat, a popatrzcie na zdjęcia Edith z 1962-63 roku. No wyglądają jak mama i córka. Edith. Pokopana przez to swoje życie bardzo, bardzo dotkliwie. Po prostu wszystko odbiło się na jej wyglądzie. Ona wyglądała tak, jakby już rzeczywiście była bardzo starszą panią. A dzisiaj tak naprawdę te 47 lat to nie jest dużo. No wtedy to też nie było tak dużo, umówmy się. Ale ja tak wam tu mówię o tym wyglądzie Lid i zupełnie zapomniałam wam powiedzieć o najważniejszym, czyli o tym, że Teo zakochał się w Edith na tyle, że się jej oświadczył. Jej publiczność uważa, oni w ogóle zaczęli razem występować. Jej publiczność uważała, że to jest w jakimś takim stopniu bardzo romantyczne, że ta miłość między nimi jest widoczna w ich spojrzeniu i że może wyglądają zabawnie obok siebie, bo Teo był bardzo wysoki, bardzo młody, bardzo przystojny, a Edith wyglądała jak taka malutka babuszka. Ale mimo wszystko publiczność jakoś nie widziała w tym skandalu. Natomiast oczywiście zdarzało się, że niektórzy, jak słyszeli o tym, że oni są razem i jeszcze do tego chcą brać ślub, to, to mało sobie włosów nie wyrywali z tego powodu. Natomiast do ślubu doszło, chociaż Edith Radom w Dzień Ślubu powiedziała, że ona nigdzie nie idzie. Natomiast jej sekretarka namówiła ją do tego, żeby jednak nie wymyślała i jednak poszła na ten ślub. Dlatego też do tego ślubu doszło 9 października 1962 roku czyli tak naprawdę. Rok i jeden dzień przed jej śmiercią. Theo bardzo kochał Edith według, według tego, co, co mówią bliscy Edith. Według tego, co mówią bliscy Edith, jego uczucie było prawdziwe. Ona traktowała go jednocześnie... Tak troszeczkę matczynie, mimo wszystko. Chociaż także go kochała, zakochała się po prostu i to dało jej siłę, by dalej żyć. I znowu gdzieś po drodze uzależniła się od leków, tym razem niechcący, znowu była na odwyku. 18 marca dała swój ostatni występ. Co prawda, prawda plany były inne, były plany na Olimpię, ale już niestety się nie udały. 10 kwietnia znowu trafia do kliniki, tym razem ma obrzęk płuc i zapada w śpiączkę. Niemalże że umiera, natomiast udaje się ją uratować. Kiedy wyszła z kliniki, Teo zabrał ją do jakiejś nadmorskiej miejscowości we Francji. Niestety nie zapisałam sobie nazwy, więc jej wam nie powtórzę. Tam jej się troszeczkę polepszyło, nawet zaczęła zapraszać przyjaciół, ale w sierpniu znowu znowu miała miejsce śpiączka, znowu przewieziono ją do szpitala, w tym razem w Cannes. Później e, zawieziono ją na wieś, żeby tam odpoczywała. Wszyscy się o nią strasznie, strasznie bali, bo miała gorsze i złe dni. Wszyscy się bali, o, o, że Edith po prostu tym razem już umrze. Swoje ostatnie dni spędzała w łóżku. Nie czuła się zbyt dobrze. Jej sekretarka Daniel mówiła, że w tym czasie słuchała muzyki. Daniel pamiętała, że, że na pewno był to brel, i ostatnią płytą, jaką puściła Piaf, była jej płyta z występu z Carnegie Hall. W tym czasie Klot nie był już jej chłopcem na posyłki. Niestety nie wszystko szło w jego życiu tak, jakby sobie zaplanował, w związku z tym popełnił samobójstwo. Bliscy Piaf bardzo chcieli, żeby ona się o tym nigdy nie dowiedziała. I jak możemy się już domyślić. Z poprzednich informacji, jeżeli czegoś Edith miała się nie dowiedzieć, to pojawiała się mamą i jej o tym mówiła. I także tutaj ponoć ktoś wpuścił mamą do pijaw, jednak ona ją bardzo szybko odesłała i ponoć właśnie w tym momencie mamą powiedziała jej o tym, że Klot popełnił samobójstwo, co strasznie pogorszyło jej i tak już niezbyt dobry stan. 9 października Edith zapadła w śpiączkę, nigdy już się z tej śpiączki nie obudziła. Umarła 10 października, ale nie była w Paryżu, i jej bliscy wiedzieli, że, że Edith nie mogła umrzeć poza Paryżem, dlatego wynajęli karetkę, wzięli Edith i przewozili ją do Paryża, podłączyli nawet jej kroplówkę, żeby ewentualnie, jeżeli na przykład policja ich gdzieś zatrzyma, żeby powiedzieć, że Edith właśnie w tym momencie umarła. I przyjechali do Paryża i dopiero 11 października stwierdzono jej zgon w Paryżu właśnie i dlatego oficjalna data śmierci Edith Piaf to 11 października 1963 roku. Przy bulwarze L'onde, gdzie miała mieszkanie, były tłumy, ludzie przychodzili tysiącami, żeby pożegnać się z Edith Piaf. Co ciekawe. Żanko kto jej wielki przyjaciel, zmarł tego samego dnia. Prawdopodobnie dowiedział się o jej śmierci przez telefon od dziennikarki, on miał chore serce i po prostu tego nie wytrzymał, dostał zawału. Na jego pogrzebie, który również miał miejsce 14 października, tak jak i pogrzeb Piaf, nie było absolutnie nikogo. Z kolei na pogrzebie Piaf były ogromne tłumy, ponoć liczy się je w milionach. Niestety osoby, które pojawiły się, żeby żegnać Piaf, nie potrafiły... Zachować należnego szacunku, żeby zobaczyć wielkich artystów, którzy się tam pojawili, żeby zobaczyć trumnę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Chodzili po grobach, skakali po nich, dewastowali cmen cmentarz, także zachowanie ich było nie na miejscu, jeżeli tak to delikatnie nazwę może. Pijam żegnały tłumy. 14 października 1963 roku spoczęła. Na cmentarzu Perlasze, obok swojej córki Marcel i obok swojego ojca. I tak kończy się historia Edith Piaf. Mimo, że przeżyła tylko 48 lat, to tak naprawdę można powiedzieć, że przeżyła kilka żyć. Jej historia jest bardzo smutna i tragiczna. Można mieć wrażenie, że wszystko, co mogło złego ją spotkać, spotkało ją. Wymigiwała się od śmierci, która była tak blisko przez, przez tyle lat. Miała w sobie ogromną siłę i to jest niesamowite, jak oglądać. Podlinkuję wam. W opisie jej występ z 1962 roku. Jej głos jest dalej tak mocny, i kiedy pomyśli się o tym, jak bardzo nacierpiała, jak bardzo była chora, jak bliska była śmierci, to aż trudno uwierzyć, że mimo wszystko nadal miała tak mocny, tak bardzo emocjonalny głos, że to z niej nigdy nie uszło. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podobała Wam się historia Edith Piaf. Może niezbyt optymistyczna, ale jednak na pewno bardzo ciekawa. Wciąż proszę Was o feedback dotyczący tej serii. Pogadajmy o artystach. Koniecznie też dajcie znać, kogo byście chcieli, o kim byście chcieli posłuchać. Ja już mam parę Waszych propozycji, bo pytałam Was ostatnio o to na Instagramie. Tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że to była ciekawa podróż. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.